YouTube od zawsze wypełnione było nastoletnimi, zakłamanymi fanboyami z mnóstwem urojeń oraz ich równie moronicznymi przywódcami. W roku 2010 osoba przedstawiająca się światu jako Niezapominajka 666 nie musiała jeszcze polegać na Minecrafcie, by mieć przyzwoitą oglądalność przy ponad 27 tysiącach widzów. Wtedy wystarczał fakt, że była to dziewczyna nagrywająca materiały z gier komputerowych. Niezapominajka była, jest, według samej siebie osobą bardzo nieśmiałą, więc nagrywanie filmów było czymś w rodzaju trenowania zachowań społecznych, czy, jak nazwali to niektórzy jej fani, formą terapii. Jej filmy charakteryzowały się przede wszystkim częstym, irytującym śmiechem spowodowanym stresem. Każde wspomnienie tego faktu w komentarzach było bombardowane wyzwiskami ze strony fanów Niezapominajki, jednak jej reakcja na to była minimalna, jeśli jakakolwiek. Ludzie przymykali na to oko, dopóki słowa panny N nie zaczęły przepełniać się kłamstwami. Tworzyła ona filmy dziękczynne, dziękujące za oglądalność i widzów, jednocześnie twierdząc, że nie o to jej chodzi, oraz usuwała komentarze krytyczne, zostawiając jedynie chwalebne, twierdząc jednocześnie, że jest zdolna do przyjmowania krytyki. W grudniu 2010 Niezapominajka wysłała na YouTube nietypowy, jak na jej kanał, film. Przedstawiał on jej kota siedzącego w pudełku i rękę autorki rzucającą zwierzę kulkami papieru, na które to reagowało ze znikomym zainteresowaniem. Niezapominajka uznała ten film za godny podzielenia się ze swoją widownią, która składała się w większości z nastolatków w okresie dojrzewania. Oczywiście, aby zdobyć punkty za pochlebianie dziewczynie w internecie, zaczęli oni, i być może one, wyrażać swoje czysto pozytywne zdanie na jego temat. Spokój ten został jednak zakłócony przez osoby zwane LC Syntrax oraz Obsession Octopus, które zaczęły krytykować sens kociego filmu. Szybko okazało się, że negatywny odbiór nie był tym, czego życzyła sobie Niezapominajka. Komentarze zostały usunięte, a jeden z krytyków, LC Syntrax, zablokowany pod pretekstem męczenia się oglądaniem. Obsession Octopus, który nie został zablokowany, postanowił zwrócić uwagę na cenzurę, na co Niezapominajka odpowiadała kłamliwie, pisząc, że komentarze same się usunęły. Niedługo potem film z kotem został usunięty, a krytycy zostali ogłoszeni tymi złymi. Niedługo potem Obsession Octopus również został zablokowany. W związku z tymi zdarzeniami postanowił, poprzez osobę trzecią, wysłać Niezapominajce prywatną wiadomość, w której wzywał ją do debaty na Skype na temat jej zdolności do przyjmowania krytyki, czemu stanowczo zaprzeczała czynami. Jednak ostatnie zdanie wiadomości zostało przez nią źle zrozumiane. Jako że Niezapominajka uważała, że krytyka na forum Zagrajmy w PL jest obsmarowywaniem, przestraszyła się tego, że dyskusja ta mogłaby wyjść poza ramy forum i zwiększyć liczbę krytyków i po prostu uznała wiadomość za groźbę. Chociaż z początku jej reakcja w odpowiedziach nie była nadzwyczaj drastyczna, to kolejny jej ruch był tak niewiarygodny, że nie przekraczał on intelektualnych właściwości półprzetrawionej, zwróconej marchewki. Niezapominajka postanowiła zrobić film, w którym oznajmiła, że zawiesza działalność na YouTube przez groźby do niej skierowane. Oczywiście nie podała ona żadnych szczegółów dotyczących sprawy, treści wiadomości czy autorów. Nie powstrzymało to jednak jej fanów przed skrajnie negatywną reakcją, jak na ironię to właśnie jej fani zaczęli masowo wyzywać, grozić i oznajmiać, że wbiją się na chatę terrorystom jej grożącym. W tym czasie komentarze na kanale Niezapominajki wymagały moderacji i potwierdzenia, by mogły zostać wyświetlane. Komentarze fanboyów, nawet te pełne wulgaryzmów, były jednak akceptowane, co tylko pokazało, że autorka uwielbiała ten typ motywacji i głaskania internetowego ego. Użytkownik LC Syntrax został z jakiegoś powodu odblokowany przez Niezapominajkę i starał się on nawiązać rozmowę z niemoralnymi hordami, na próżno. Dzień, może dwa po całym zdarzeniu, kiedy Niezapominajka oznajmiła, że wraca do nagrywania filmów, a cała sprawa terrorystów zaczęła się ochładzać,
a Obsession Octopus stworzył film, który tłumaczył całą tę sprawę dokładnie. Zawieszam działalność mojego kanału i wszystkie obecne zagrajmy, tak samo przyszłościowe, jakie mogłyby być. Nie będę się tłumaczyć, bo nic złego nie zrobiłam. Nie dam sobie grozić. Nie dam sobie grozić. Nie dam sobie grozić. Otóż karierę dzisiaj niestety kończyła niezapominajka 666, właśnie tak skończyła jakiś, nie wiem dokładnie, ale jakiś idiota albo idiotu kilku, nie, chyba jeden, grozili jej, wysłał ten ktoś na prywatną wiadomość z gruszkami, coś takiego. Nie dam sobie grozić. Możecie robić co chcecie, mnie tu już nie obchodzi. Nie wiem, czy kiedyś to zrobię. Widzowie. Tym osobom, które do tego doprowadziły, gratuluję. Wygraliście. Film otrzymał dość pozytywny odbiór, nie licząc zaślepionych fanboyów, którzy rzucali książkowymi szkładami piaskownicowych komentarzy typu „jesteś zazdrosny”, czy „jesteś zerem”, popełniając przy tym niezliczone błędy ortograficzne. Na tym się jednak nie skończyło. Niezapominajka postanowiła nagrać niewerbalną odpowiedź, która miała wytłumaczyć wszystko z jej punktu widzenia. Jednak nie miała poparcia w dowodach, a wręcz przeciwnie. Pokazywała, że pani N. kłamie. Przyznała nawet, że nie oglądała filmu Octopusa, jednak i tak nazwała go filmem prowokacji. Na takie dikto to nawet ludzkie pojęcie przechodzi obok, ciężko zdziwione. Prawdziwym zakończeniem tej dramy stał się film Elsie Syntraxa, który był bezpośrednią odpowiedzią na film wyjaśniający Niezapominajki. Dzisiaj Niezapominajka działa na innym kanale, jednak jej twórczość nadal pozostawia wiele do życzenia. Jej zakłamanie, zaprzeczanie i wypieranie się prostych faktów oraz strach przed krytyką spowodowały, że widziała ją jako obsmarowywanie. Nieracjonalna reakcja na wiadomość spowodowała,
że zyskała to, czego się obawiała, czyli negatywny rozgłos poza granicami forum zagrajmy.pl. Jej fani, jak zwykle, grozili grożącym uszczerbkiem na zdrowiu i życiu. Stali za nią ślepym murem, nie pytając nawet o szczegóły sprawy. Po filmie pokazującym treść rzekomej groźby, większość się uspokoiła. Niestety, niczego to nie nauczyło ani niezapominajki, która nadal wypiera się wszystkiego, ani jej fanów, przez których LC Syntrax, Obsession Octopus, jak i całe forum zagrajmy.pl zyskali niesławę jako trolle i byli widziani później przez pryzmat tej etykiety. Kolejna drama, w której głównym bohaterem był Witch Aiden, była powtórką tej z niezapominajką, a dalsza, dotycząca Rock Alone 2K, dobiła już zniesławione forum zagrajmy.pl. W żadnej z tych dram strona poszkodowana, a więc niezapominajka 666, Witch Aiden, Rock Alone 2K, nie miała jakichkolwiek dowodów na poparcie swojej racji. O tym jednak kiedy indziej.